A, dzień dobry. No, kupiłem właśnie parę rzeczy, ale kupiłem nowy telefon, najnowszy, z czterema kamerami. Na fakturę, no takie rzeczy mogę kupować. A nie będę pokazał na razie, a pokażę. O, i zegarek do tego, promocja, musiałem dopłacić. O, zegarek. Oj. I telefon. Tu papiery. A tu inaczej zrobione? Czwartek, 13. Jest telefon nowy. Ubudowa, o, cztery kamery. Kupiłem na firmę. Mam działalność, prowadzę, a lepszy telefon, ale telefonem nagrywam, to po prostu będę telefonem nagrywał, a tu papiery wszystkie są. No ja przyszedłem, o, całe papiery, wszystko muszę, byłem w banku, musiałem popłacić. O. Faktury musiałem popłacić. No. Muszę trzymać. Właśnie to. Na razie schowałem. Mam ten telefon, bo muszę ustawiać wszystko. I zegarek. O. O, i Gosia napisała mi, że nie w tym tygodniu, nie w ten piątek, nie jutro, tylko za tydzień wychodzę ze szpitala. To ja ci obiecuję, że ja cię odwiedzę. Muszę cię zobaczyć, bo ty jesteś schorowaną kobietą. A ja tutaj nie będę denerwował się, bo ma takie prawo wyprowadzić cię stąd. I tak to będzie właśnie. I tam sama zrobiłaś całe to i tam u ciebie będę nagrywał. Jakbyś chciała, to po prostu będziesz widziała, ja będę nagrywał, będę musiał się zatroszczyć się tobą, ponieważ, bo tutaj dużo jest wariatek, tak samo jak ta ze Szczecina, już jedzie i dojechać nie mogła, śmiechu warte, no właśnie.